Witam serdecznie na przeglądzie TikToków! Witam, 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 dawno nie było. Zaczynajmy, pierwszy TikToks. Jest na Śródmieściu impreza, dobre dupy mają być, wiesz? Klasyczek. Jest na Śródmieściu impreza, dobre dupy mają być, wiesz? Klasyczek. Ale innego głosu, k***a, żebym się nie spodziewał. Halo? Halo? Co wy na to, że zrobimy sobie duet? Hero. Ja będę sobą, ty będziesz kizownikiem i zaśpiewamy sobie razem. Może to będzie cool. Dawać. Nie, dzięki. Co? Halo? Co za głupota. Siedzę k***a 28 minut. Czy to jest k***a od Rasatusa? Siedzę k***a 28 minut k***a i dzieci k***a nawet nic nie myślą, no bo po prostu nie mają pieniędzy, kasy, pieniążków. Nie wiem, k***a, nie stać ich na gifta. Hej, to ja do widzów, ja do moich widzów codziennie. K***a mać, ile, co tak mało stubów, syny, co jest k***a? Ja pierdolę, no tu za darmo k***a siedzieć? Ludzie, 3 godziny spałem tylko i do tyrki muszę zapierdalać k***a, nadgodziny jebane. Ha, pierdolę. Nie stać ich na gifta, nic nie wyśro i ostatnio tak wyglądają k***a moje live. No. No to 30 zł byś, bo to dała, dostała tylko. No i co w związku, k***a, z tym, nie? Ej, ona nawet się zgadza w Beskidu, przecinki, k***a, k***a. Ważne, k***a, ile dostanę. I bym dostała. Ważne i się liczy, że bym dostała. I dostanę, ktoś wyśle. Siedzisz, no, wysyłać, widzowie, co jest? Co ma być za darmo ten stream? Co jest, kurde? Idę jutro na pogrzeb. Idę jutro na pogrzeb, taki ziomek z osiedla się powie. XD? Słabo go znałem, po prostu chcę się wkręcić na stypę, bo będą kotlety de volaille. K***a, kotlety de volaille, nie? Ja wiele ze wszystkich rzeczy nie spodziewałem się, że będzie k***a kotlet de volaille, nie? To nie jest zabawne, widzowie. To w ogóle nie jest nawet zabawne. Dzisiaj jest premiera nowego telefonu od Motorola Edge 50 Pro. Ja jeszcze go nie widziałem tak naprawdę. O kurde, on jest teraz matowy. A jakąś taką teksturę ma. Minimalistyczny bardzo, podoba mi się. 125W. Też czarny macik, człowieku. Czarny kabelek. Jest, jest, jest. Jest normalnie case'ik w środku, taki, widzicie, trochę frosty. Ja to mówię, że taki zamrożony. Taki macie wtedy, że tak powiem, czerń zamrożoną. Hello Moto! Jeszcze co dostałem, to w zestawie słuchaweczki Moto Buds Plus. One są na systemie Bose, nie wiem czy się wymawia Bose czy Bose, nie wiem, a generalnie no znany system nagłośnieniowy, bardzo fajny zresztą. Tak wygląda pudełeczko, bardzo ładne. Ej, serio, naprawdę ładne w ogóle. Chłopie, ej, zajebiste, tak swoją drogą, ładnie wyglądają, fajne. Wiadomo, szybkie ładowanie, bardzo ma dużą pamięć wewnętrzną. Dodatkowo ma oczywiście IP68, tak jak zresztą poprzednia wersja, czyli macie ochronę podczas zanurzenia w wodzie. Aparat jest wspierany przez AI i ma procesor Snapdragon na 7. O, ono tak, gesty właśnie, zapomniałem. Najlepsza rzecz zresztą. Snapdragona 7 generacji trzeciej. Nie wiem, czy wiecie, ale jest taka akcja u Motorola. Ona się nazywa Trade In, Trade Up. Ona polega na tym, że jak zakupicie najnowszy smartfon, właśnie ten Edge 50 Pro, to możecie swój stary smartfon zwrócić, oddać im i dostaniecie za to zwrot pieniędzy, plus dodatkowo jeszcze dostaniecie 300 gwarantowane od Motorola. Także myślę, że bardzo fajna opcja. Jak sobie kupicie najnowszego na niższą Motorola, to macie 15 dni, żeby zarejestrować zakup. Jak już zarejestrujecie sobie zakup na stronie, to tam przechodzicie przez formularz, tutaj macie wniosek i tak dalej, i tak dalej. Tam podajecie takie informacje typu, wiecie, data, miejsce zakupu, numer dowodu zakupu, model i tak dalej, i tak dalej. Później tam wybieracie sobie urządzenie, które chcecie oddać i w ciągu 3 dni od rejestracji otrzymacie tam potwierdzenie, instrukcję, jak to wysłać i tak dalej, i tak dalej. Generalnie te wszystkie modele, które można zwrócić, też są tutaj na stronie, które jakby, możecie, musicie sobie sprawdzić listę modeli, które jakby są w tej promocji, tak? Więc musicie sobie to sprawdzić, czy wasz telefon akurat się nadaje. W ogóle koszt wysyłki jest darmowy. No i jak on dotrze, to oni tam to sprawdzają, wyceniają i później macie tam 30 dni kalendarzowych i otrzymujecie hajs na podane konto. I ta akcja jest od 16 kwietnia do 30 kwietnia. A dodatkowo, oprócz tej akcji Trade In, Trade Up, jest właśnie akcja promocyjna ze słuchawkami. Jak sobie zakupicie ten najnowszy telefon Motorola Edge 50 Pro i też sobie go zarejestrujecie tutaj na stronie, między 16 a 30 kwietnia, no to doślą wam słuchawki za free. To też dotyczy jakby zakupów online i stacjonarnych. Wypełniacie formularz, pokazujecie, gdzie tam kupiliście i tak dalej. W zamian za to dostajecie gratis słuchawy.
Moto Buds Plus, które są wykonane przez właśnie Bose. Naprawdę mi się podoba ten design, jest taki bardzo minimalistyczny. A wy jakbyście chcieli skorzystać z promocji, to zapraszam serdecznie. Biedny. No nic. Każdy ma w swoim życiu moment syzyfowski. Niestety. Ale śmieszną mordę ma. Jezus, koty. Nie wiem, z jednej strony ja kotów kurwa nie lubię, dlatego że mam uczulenia, a z drugiej strony te małe koty są takie śmieszne, mają taką śmieszną mordę. O człowieku, nie? To jest już, chłopie, wyższy poziom dla mnie, przysięgam, kurwa. Za każdym razem, jak coś takiego widzę, to, chłopie, to jest dla mnie niesamowite, nie? Kto montował tą bramkę Kontakt PW? Ej, bez skidu, kurwa. Wytrzymała jest ta bramka, przyda się na koncerty moje. Jak to jest, stare, że ona, kurwa, się nie rozpierdala, nie? No i tak, rura musi jebać, ma koszulkę, rozumiesz to? Bo wiecie, co jest popierdolone dla mnie? To, że oni, człowieku, bawią się przy kurwa, bo to pewnie jest już jakaś godzina 6-7 i oni, chłopie, bawią się przy zapalonym świetle, stary, nie? To jest już dla mnie wyższy poziom ćpudła. Niesamowite. Al final ha quedado flan. Ha! Joder! Enrique! Al final ha quedado flan. Ha! Joder! Enrique! Enrique go na dół. No bez kitu, no co ma kurwa zrobić niby, no? Rozjebało się. No to ciasto rozjebane. Joder! Enrique! Joder! Joder! So are you good? O kurwa. Zajebisty wóz. Ostatnio mam trochę taką fazę, ale to już chyba właśnie takiego faza już starego dziada, że mam takie, kurwa, chciałbym sobie kupić Jeepa, nie? Jebać tego Mercedesa G-klasa, tak szczerze. Wolałbym chyba Jeepa, tego Trackhawka takiego, kurwa, SRT, człowieku dopierdolonego. Mam wrażenie, że te G-klasy już są też takie już przerwane, a taki, kurwa, Jeep, chłopie, Trackhawk, ja pierdolę, bo jebany. Mam takie, kurwa, że chciałbym takiego, no. Tylko jak też patrzę, że on, ile on pali, że to mi się, kurwa, odechciewa, nie? 30 litrów w mieście, taka. No to ma, on ma tam 700 koni, kurwa, nie? Ten Jeep. 24 dokładnie? Sorry, no to przesadziłem, 24 ma, litry pali, on ma tam 700 koni, ale i tak on ma jeszcze w zapas i ludzie go normalnie robią na 1500, nie? Koni. Widziałem taki projekt, kurwa, że chłop miał 1500 koni w tym Jeepie, kurwa, i człowieku rozpierdol, nie? Twin. Niesamowite. Niesamowity Mirosław. Dawno go już nie widziałem. Tą fantastyczną czoła tego przemijego człowieka. Sech nierozłączny kupi, jak trzy nierozłączne paski na dresie. Spaceon, mięśnie. Wojtas, prawo jazdy and polonez. Falo, mózg. Ej, dobra, ale ten kurwa kierowca, ten Ukrainiec, jest takim magnesem, kurwa, na takich przyjemów. Ja widziałem jakieś nowe nagranie w ogóle, co on udostępnił, ale nie ustawione, tylko kolejne z jakimś, kurwa, znowu on, ja nie wiem, czy on, kurwa, jeździ w jakiejś dzielnicy, że dosłownie do jego taksi wsiadają same, kurwa, menele, co nie mają zębów, kurwa, człowieku, drąpi, kurwa, na niego, czy o co chodzi? Ja nie czaję. Chłop znowu, kurwa, jest jakieś nagranie, stary, jak chłop mówi, znowu ci przykurwa, ja jestem u siebie, kurwa, i taki bezzębny, kurwa, Joe, nie? Pojebane to jest, stary, gdzie chłop jeździ? Gdzie chłop, kurwa, jeździ? Nie, może on lubi taki zastrzyk adrenaliny, kurwa, ale dosłownie jest nowe nagranie, nie? To jest pojebane i on mówi tak, że, mówi, że, papierosów nie można, a on tak, co, kurwa, palę ci w aucie, kurwa, przecież się wychylam, i kurwa mówi, no i coś ci przypierdolę do niego, więc co jest to za zjebane? Niesamowite to jest, stary, on jakiś lubi, kurwa, zastrzyk adrenaliny, kurwa, bezdemny Joe mu, kurwa, grozi w pierdolem, bo on, kurwa, papieroski, kurwa, pali w aucie, nie? Pojebane to jest dla mnie, no ale co, może lubi taki klimaty, no może, nie wiem, kurwa. Uber powinien wprowadzić, człowieku, strefy wpływów gangów, chłopie, że jak Uberem jeździsz, to masz większą stawkę w tych, kurwa, dzielnicach, chłopie, gdzie może ci bezemny Joe się wpierdolić do auta i ci grozić wpierdolem. To wtedy, wiesz, to wtedy bym zrozumiał, że no, że więcej pieniędzy można wyfarmić. Strefa spela i zwiększone ten. Tak jak w GTA San Andreas, no. This is how a dishwasher works.
Serio? Małe koty są w środku i liżą talerze? Widzowie, nie daje ci się nabrać tej manipulacji kotowej, ponieważ tutaj ewidentnie ktoś próbuje mnie, że tak powiem, próbuje mnie zmanipulować na koty. Oho, widzicie? Mówiłem, kiedy pobójcy z bratem, matka pyta, co się stało, brat pilnuje, czy kablujesz. Niestety nie real, bo jestem jedynakiem, ale widziałem takie sytuacje. Spadłem, poślizgłem się. Poślizgnąłem się. Jak się mówi? Poślizgnąłem się. Ale i tak najgorsze wspomnienia z dzieciństwa, jak szedłeś do kumpla i kurwa zawsze ten niezręczny moment, jak jego stara zaczęła się drzeć do niego i robić kurwa dramat, tylko siedzisz i nie wiesz, jak się zachować. Bo z jednej strony nie wiem, no co masz się odzywać, a z drugiej strony matka się na niego drze, kurwa, jakiś przypał w kurwa człowieku. Jest taka niezręczna atmosfera. No miałem tak kurwa z 10 razy w życiu, nie? Masz przyjaciółkę? Tak, mam, ale wymyśloną, bo mnie nie f***a przynajmniej. Czy masz przyjaciółkę? Tak, mam, ale wymyśloną, bo mnie nie f***a przynajmniej. Czy masz... No słuchajcie, to też jest jakieś wyjście, tak? Kwestia jest tylko taka, czy to już jest schizofrenia, czy jeszcze nie. I tak, może jest to lepsze niż to, jak w Azji na przykład niektóre ziomki kupują hologram jakiegoś anime baby i oświadczają się i biorą ślub z hologramem. Był jakiś ziomek, co chyba wziął ślub z lalką? Seks lalką chyba, nie? Coś takiego? I jakiś ziomek właśnie co z hologramem wziął ten. I najgorsze było to, że on wziął ślub z tym hologramem, a okazało się, że po iluś tam latach, po 2 latach chyba, ta firma, co ten hologram robiła, splajtowała i wyłączyli serwery i kurwa wyłączyli ten hologram i żonę mu usunęli. Problem sam się wyniósł. Nie mam odbicia w lustrze. Zastanawiacie się, jak to jest możliwe. Nie jestem człowiekiem. Jestem wampirem. Nawet tak się ustawię. Mateusz Fischer, co ten pierdolasz? Jeszcze kurwa ta koszulka z tym wielkim, ja pierdolę. O kurwa, Mateusz Fischer już jest na wyższym poziomie, nie? Dobra, Zuza mi to pokazała ostatnio. Zuza ma -0.3. Ja nie wiem, jak ona funkcjonuje, nie? Nie, ile ty masz Zuza? -3 czy -0? Jak, czy -3 masz? -3, przepraszam. Ona tak widzi, kurwa. To jest pojebane. No jak, kurwa, tak można funkcjonować? To jest popierdolone. Zuza ma w jednym oku -3, a w drugim -3.25. Niesamowite, kurwa. Ja pierdolę. -6 to już w ogóle obie. Ja pierdolę. Cię do mojej ekipy Biedronek. Razem będziemy napierdalać matkę w lany poniedziałek. Cię do mojej ekipy Biedronek. Razem będziemy napierdalać matkę w lany poniedziałek. Cię do mojej. Ja bardzo bym uważał, że większość dziewczyn w Warszawie śmierdzi jak to. Ja bardzo bym uważał, że większość dziewczyn w Warszawie śmierdzi jak to. Co to kurwa jest, jakiś serowy? Yo, they done made a Rasta Elmo. Me bumbo clad name Elmo, me pussy clad, Ross clad. Me not care for the dirty girl, them. Me not care about them. Me not blood clad care about rock or none of them. Me not care about none of that blood clad pussy clad them thing. Yo, they done. Ja pierdolę, Elmo Rasta? Niesamowite. Jak poderwać dziewczynę? Jak porwać kurwa? Jak poderwać dziewczynę Kosmy Play? Co kurwa? Co? Kosmy Play. Kosmy Play. Jeżeli jesteś bohaterem cosplay, okej. Okay. Magi i Aminy. O kurwa, Magi i Aminy. Jeżeli jesteś bohaterowym Magi i Aminy, to proszę nie naśladować wszystkich ludzi. Jeżeli chcesz poderwać jedna zasada, podejdź kulturalnie. Zbliżaj się do dziewczyny. I zapytaj się, z jakiego to postaci. Ogólnie one
one piece, albo... O kurwa. My Hero Academia, albo coś innego. Zabierz sobie na randkę i potancuj. Tancy, tancy. Szacun, dzięki za poradę. No, jeśli są tutaj jakieś kurde oglądacze chińskich bajek, to myślę, że potwierdzą, że to prawda. Ej, my mamy jakąś emotkę z mamonem? Chyba jedną tylko. Pyk, 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 nie? Czy nie? Tylko pyk, pyk, pyk mamy. Dodaj delfin, proszę. Mogę dodać w sumie. Z mamonem można dodać, bo akurat temat mamona się często przewija na streamach, więc można pododawać. Jak macie jakieś propozycje, to na Discordzie możecie dodać. Klasic! To jest k***a brain rot, nie? K***ony brain rot. Oopsies, Mrs. Aturn, slay. Make her disappear just like poof. This is... Addicted, don't know what the f***. Make her disappear just like poof. This is... Addicted, don't know what the f***. Make her disappear just like poof. This is gone. O k***a. Watch. Oops. Sorki. Nie zjechałam na tym zakręcie, kurczę. I am building a cockroach trap. Co? I am building a cockroach trap. O kurwa. Zajebiste. Fajne. Na karaluchy. Kurwa. I mean, like, can y'all hug each other? Can y'all act like y'all love each other? So we can hurry up and go. I'm trying to go to school too. Come on. Niesamowite. To jest, zawiem, miłość braterska. Siostry i brata, tak? Hot Wheels, pokonaj mnie! Autoskładak, tak to jest to! Autoskładak, sam złóż go! Dodaj spoiler, koła zmień! Jeden ruch i już nowy autoskładak zamienia się! Nowość, Hot Wheels, auto i motoskładaki już w sklepach! Jestem, sorry, wołano mnie. No przejście? One się tak napierają, nie? Normalnie ile razy ja widziałem, jak jadły coś i jeden podchodził i wypierdalał, i teraz ja wpierdalam. Normalnie łapami, nie? One są śmieszne w kurwa, no takie śmieszne, jak się kłócą, kurwa. Niesamowite zwierzęta, nie? Klikać wszystko, co wysłała i rozumiem to potrzebne. O co chodzi, kurwa? O co kurwa chodzi? O co kurwa chodzi w tym TikToku? Ja pierdolę, nie? Ja myję twarz. Potwór, który pojawia się tylko jak zamykam oczy. Mam umysł rozjebany już, kurwa. To jest mój kolega Grzegorz. 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 No i to smutne jest, nie? Dobra, nieważne. A zadziała ten? Diables głos? A zadziała ten? Diables głos? A zadziała ten? Diables głos? Czy on nazwał psa Diables, czy o co kurwa chodzi? Niesamowite. Kolejny dzień obrażana Diablesa. Mogę, Grzeszu? To jest mój kolega Grzegorz. Mogę, Grzeszu? To jest mój kolega Grzegorz. O kurwa, Silverhand! Mogę, Grzeszu? To jest mój kolega Grzegorz. Ja pierdolę. Witam Grzegorza. O kurwa.
Nice! Niezły rzut, wariacie. Hej, Mercedes! Nowa postać w Tekenie, ktoś napisał, ja pierdolę. K***a. Dzwonię do domofonu, mówię, pakietę! By te k***a na dół wypierdolaj! Jaja, k***a! Nie otwiera drzwi, k***a! Dzwonię, mówię, by te k***a na dół, k***a, zejdź! Nie otwiera drzwi, mówię, że k***a! Schodzisz na dół, czy ja na Mewerwegat? By te pakietę tuła! Mówię, o ty k***a jebana! Wyjebałem wszystko do piwnicy, k***a! Jak leci? Serio! Se k***a będzie podnosiła szmata, mnie wk***a jebana! Pakietę! Byte pakietę! Mnie jest ciekawie jaka piosenka, jest chyba reakcja mojej mamy. A to nie jest pagata! Jak to? Co? Co? Czerwik. Och k***a mać! Sorry Twix, ale długo mu to zajęło, żeby skminił k***a, że to jednak nie jest fagata. To nie jest fagata, ty! To nie była fagata, widzowie. Ważne ogłoszenie dla całego zespołu. Drogi zespół, proszę używajmy poważnych adresów e-mail w pracy i przy rozmowach z klientami. Dlaczego naszemu kluczowemu klientowi raport wysłał użytkownik o nazwie Kocham Pieski? Artur, zmień ten e-mail na normalny. Krzysztof, możesz zostawić swój e-mail. Debil777. Tutaj nie ma zastrzeżeń ani wątpliwości. Produktywnego dnia. No cóż, łapka k***a na robala jakiegoś. Znowu no, k***a takie tutaj. Jezu. Ja pierdolę, sadysta. Sadysta, k***a, widzowie, to jest dla pewności. Co ty gadasz, człowieku? Klasyk, k***a. Za każdym j***anym. Albo oczywiście jest na odwrót, czy co jest częściej akurat, ale... No, niestety. Tak to jest, k***a. Trzeba chronić dupsko przed nieplanowanymi wizytami. Top 4 zawody, które wymrą przez rozwój technologiczny. Numer 6. Cymbalarz. Za mocne. Zazdroszczę tym, co nie wiedzą o co chodzi, piszą znak zapytania. Jesteście, pozostańcie tacy, jacy jesteście. Bro, my Riz is good, bro's Riz. Romantyk przecież. Randka w ciemno. Od wielu już lat, świat nosi nas na 6 minut bęgera. Oglądamy ja całość. Jaka zajebista w ogóle kurwa ten scena i w ogóle wszystko tak dopasowane. Leosz, co na twoim koncercie? No co? Kochani, zatańczysz? A w ogóle chciałam zapytać, jak mnie słychać, okej? Zaprosił swoją panią do tańca. Co mam na czole, co mam na czole? Twoją starą. K***a, pierdolisz. Icha. Niesamowity człowiek. Fakie UBS reality, fakie. To to niech pan wyjebie tych kasjerów, bo są jacyś niedojebani. Blind genia, shut the f**k up, you are blind, you don't see k***a anything. Zamki p***e, kup se, no, tam trąbkę do strania, czy jak coś tam mówiło.
Blind genia, k***a, coś mi będzie p***alić. Dobra, moi drodzy. Real. Blind genia, zamknij p***ę, jesteś ślepy, nic nie widzisz. Zamknij p***ę, k***a, kup sep. No tam trąbkę do srania, czy jak to się tam mówiło, ślepy geniu, k***a. Coś mi będzie p***alić. Dobrze, moi drodzy. Fuck UBS reality. Jeszcze, gdy to jest k***a, jakie to jest k***a głupie. Ja p***olę. Coś, dobrze moi drodzy. Ślepy geniu. O! To jest, a to już, no, ja to dodałem na TikToki dawno, bo to wtedy było świeże, to opowiadałem o tym, ale to jest, to nie jest przeróbka. Ale o, człowieku, cofnę ten fotel do tyłu. Z piwką nie można. Skąd jesteś? Jestem z Polski. Ja jestem z Ukrainy. No to we Nie no, ja z takim gitem nie będę jeździł. No to wiesz, jedziemy. Jedziemy. To nie przeróbka, widzowie. Ale Azdus z bratem... Ej, dobra! Dobra, nie widziałem tego jeszcze. Azdus do mnie napisał pewnego wieczora randomowego na Instagramie wiadomość, że ty, bo koleżanka nie wierzy mi, że jestem twoim bratem ciotecznym. Ja mu odpisałem, że jestem. I wygląda na to, że chyba serio wykorzystał to do podrywu. Uczy się od najlepszych, od frania. Ale mikrocypek jest generalnie przystojny. Pa, widzisz? Multi odpisał, widzisz, że jest moim bratem. Nie, nie wierzę. No zobacz, koleżanka nie wie, że jesteśmy bratem ciotecznym, mógłbyś potwierdzić, tak jestem. No nie, ale nie wierzę. Patrzcie, jak multi mój brat cioteczny, widzisz? I co, i teraz wierzysz? No nie wiem. No nie widzisz? Wiem. I słuchaj, jak dobrze zagadamy, to... Oj, tak się żyje, nie? 101 darma chińczyk. O kurwa! Nie no, ja... O kurwa! Ja pierdolę! Mocno jak skurwysyn. O Jezus Maria. Nie pokazuj się temu, tego odjemu, nie? Wow! Wow! Ja w wieku 5 lat pokazuję swoje rysunek rodzinie. Tata, fuj, co to za bazgroły. Dziadek, który dobrze zna zachowania obrażonych artystów. Wow! Wow! Brawo! Brawo, boss! Brawo! Wow! Wow! Brawo! Brawo, boss! Brawo! No, no tak, no. Dziadek ma rację. On jeszcze nie wie, że zostanie... On jeszcze nie wie, że zostanie nazwany niemieckim agentem przez Kaczyńskiego. On jeszcze nie wie, że zostanie wyrzucony z Konfederacji. Ona jeszcze nie wie, że zostanie sprawa... dobra. Te zadanie. Dobra, smaczna. Trochę kwaśna. Dobra, smaczna. Trochę kwaśna. Uwaga, ranking damy z rzeczami. O. O komputer. Nie mam tego w domu na 10. Uwaga, kuchnia. Mamy w domu kuchnię, ale kuchnia zdecydowanie ślepa na trójeczkę. Uwaga, my nie mamy. Czekaj. Aha! Best places to fuck! A! Kurwa, nie dobrze tego napisać. My nie mieszkamy na wsi, my nie mamy działek ziemi na 9. O, pokój mamy. Mamy taką pościel na dwójeczkę, no i mamy taką kołdę i poduszkę. Prysznic na 8 niestety. Nigdy nie leciliśmy samolotem na 7. O, basenu nie mamy i nie mamy wielu, jest basen na 6. O, samochodu nie mam, nawet prawa jazdy na 5. Toaletę... Nie mam. Mamy na 4, miejsce pierwsze, uwaga. Niestety balkonu nie mamy. No i mamy ranking. Uwaga, ranking. Ja pierdolę. O, kurwica, nie. Niesamowite. No nic, no widzowie.
No cóż, wygląda na to, że najlepsze miejsce do jebania to balkon. Jak się nazywa filmik z Hot Wheelsem, wiesz co? Nie wiem, ponieważ nie był on nawet zabawny, stary. W ogóle go nie popieram, nie? Mega słaby był ten filmik, kurwa. Aż musiałem, tak się zbulwersowałem, że żeby nie przeklinać i nie powiedzieć pewnych słów, to musiałem, kurwa, wyjść z pokoju, nie? Bo mnie to wkurwiło, nie? Nie, nie rozbawiło mnie to. To było żenujące. Dziękuję za TikToki, Zuza. Dziękuję bardzo, to były TikToczki.